Cześć, tu Ernest! Nadeszła pora na kolejny tydzień wyzwań i kolejną porcję protipów dla Was. W tym tygodniu nie będzie do szukania żadnej gwiazdki, nawet takiej sekretnej, ale w nagrodę za wykonanie wszystkich wyzwań w tym tygodniu do zebrania będzie sekretna ikona sztandaru. Zapraszam do oglądania! Jak zawsze zaczniemy od trzech darmowych wyzwań. Pierwsze wyzwanie w tym tygodniu polega na wyszczeleniu się przez struktury przy użyciu pirackiej armaty. Jest to bardzo proste wyzwanie, ponieważ nie muszą to być struktury wroga, a dowolne struktury. Czyli na przykład ściany domków, czy nasze własne ściany. Chyba najlepszym i najszybszym sposobem na wykonanie tego wyzwania jest odpalenie trybu na pożanka, aby następnie gdzieś poza strefą polecieć na obóz piracki. Tutaj zbierzcie trochę maców, zbudujcie środek struktur i wystrzelcie się w nie. To takie proste. Drugie wyzwanie w tym tygodniu wysyła nas poszukiwania zakopanego skarbu. Zakopany skarb został dodany 2 tygodnie temu w aktualizacji zawartości. Jak już pewnie wiecie, przeszukując skrzynki, raz na jakiś czas może wam wypaść mapa skarbów, która nam wyznacza linią światła miejsce, gdzie jest zakopany skarb. Zakopany skarb można znaleźć tylko, jeśli podniesiemy jakąś mapę i użyjemy ją w ekipunku. Znalezienie mapy to kwestia loterii, więc tutaj niestety nie mam jak wam pomóc. Ale jak już taką znajdziecie to na waszym miejscu, złapałbym się kulejas lub wyrwę. Są to dwa bardzo bezpieczne sposoby przemieszczania się. Skarby zawsze są gdzieś na drugim końcu tęczy, a w kulejeździe jesteśmy odporni na strzały, a wyrwa to wyrwa. Przechodząc dalej, to następne wyzwanie, zlecam zdobyć eliminację z broni z lunetą i z tumikiem. Z broni z tumikiem mamy trochę do wyboru. I tak samo z tym z lunetą. Co ciekawe, to wyzwanie można prawdopodobnie wykonać używając jednej broni. Snajperki z tumikiem. Jest to broń z lunetą i z tumikiem naraz, więc to jest według mnie najlepszym wyborem do tego wyzwania. Następne wyzwanie też polega na zdobyciu eliminacji, ale w wyznaczonej miejscówce. W tego typu wyzwaniach niestety mogę wam życzyć tylko powodzenia. Pamiętajcie jednak, że jeśli weźmiecie się za walkę na kilofy na dachu i uderzycie jako pierwsi, to macie gwarantowaną wygraną. Kolejne wyzwanie jest bardzo proste. To jest jedno z tych wyzwań wyląduj na. Mogę tutaj dodać tylko tyle, że jako wylądowanie na jakiejś miejscówce liczy się też użycie ponownego otwierania lotni, launchpad lub gejzera, aby następnie wylądować na jakiejś miejscówce. Przedostatnie wyzwanie w tym tygodniu pokaże nam przetrwać 90 przeciwników w jednym meczu. To oznacza, że gdy my jeszcze żyjemy w meczu, oprócz nas musi zginąć 90 innych graczy. I jeśli zaczniemy grę solo i na początku będzie nierówno 100 osób, to my będziemy musieli dotrwać do top 10. Najłatwiej chyba to się osiąga w trybie solo, ukrywając się, jeśli nie jesteście pewni swoich umiejętności. Ostatnie wyzwanie w tym tygodniu polega na użyciu kulejazdu w różnych meczach. Rajs na swoim Twitterze na mapie Fortnite wytyczył wszystkie możliwe lokacje, w których to mogły się pojawić kulejazdy. Przyda się każdemu, kto nie za dobrze się tym orientuje. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymacie taki oto ekran czytywania oraz możliwość zebrania sekretnej ikony sztandaru, która tym razem skrywa się tutaj. A w grze powinna się pojawić dokładnie tutaj. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym.